Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. Za nami 15. edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki. Liczne atrakcje czekały także na tych, którzy postanowili odwiedzić zabrzańskie obiekty. Tegoroczna Industriada odbyła się w Dniu Dziecka. Nie zabrakło zatem niespodzianek i zajęć przygotowanych z myślą o najmłodszych. Od 15 lat to prawdziwe święto w naszym regionie. Nie inaczej było w tym roku. Tego dnia, podążając szlakiem zabytków techniki, można było zwiedzić i zanurzyć się w historię wielu ciekawych obiektów. W Zabrzu na Industriadę, by pochwalić się swoim dziedzictwem, zapraszały zwiedzających kopalnia Guido, sztolnia Królowa Luiza, strefa Karnal, park 12C oraz szyb Maciej. Odwiedzające te obiekty mogli liczyć na wiele atrakcji. Oprócz oczywiście dobrego jedzenia, dużej ilości zabawy w postaci warsztatów. Mamy jakieś fotobudki, żeby też była fajna pamiątka. No i oczywiście coś, co szkraby lubią najbardziej, czyli jakieś dmuchane zabawy. Przede wszystkim, czyli nasze podziemia, słynna sztolnia Królowa Luiza, właśnie kopalnia Guido. Wszystko w ramach tras Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. No to jest ponad 10 km tras, więc tego zwiedzania podziemnego jest sporo. No a oczywiście oprócz samych podziemi, no możemy zobaczyć, że one dzisiaj żyją, że nie jest to tylko skansen, nie są to tylko zakurzone jakieś stare eksponaty, ale prawdziwe działające maszyny. To są te momenty w ciągu roku, kiedy można spotkać ludzi, można usłyszeć ten gwar, zjeść coś dobrego, pobawić się, no miło spędzić czas. Było super. Polecam każdemu. Hania ma 4 latka i świetnie się spisała, także z małymi dziećmi jak najbardziej polecam. Co najbardziej się Państwu spodobało? Ogólnie kolejka na pewno, to największa frajda. No ogólnie jak to miejsce wygląda, nie? Pod ziemią. Było fajnie. Tu jest więcej atrakcji, także zamierzamy się rozglądnąć jeszcze. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca górników, bo to człowiek miał tylko takie wyobrażenie, a zupełnie inaczej jak się gdzieś tam zejdzie na dół i zobaczy, no ciężka praca. A jesteś tu w ogóle pierwszy raz? Pierwszy raz. No i jak wrażenie, jak nastawienie? Dobrze, według mnie tu będzie fajnie. Może zrobię sobie warkoczyki, może coś kupię jeszcze dodatkowego. Fajny pomysł na spędzenie Dnia Dziecka, Twoim zdaniem? Tak, bardzo fajny. Pracę śląskiej artystki Magdaleny Wesołowskiej można było zobaczyć podczas Industriady w Szybie Maciej, a ona sama dzieliła się swoją pasją podczas warsztatów kreatywnych w Wieży Ciśnień. Tutaj malujemy emocjami, więc na dużych kartkach malujemy akwarelą i uczestnicy tworzą swoje marzenia, więc tak naprawdę nie ma zadanego tematu, jest po prostu wyobraźnia, która tworzy obrazy. Są to rodzinne warsztaty, w których zachęcam właśnie do tego, żeby cała rodzina tworzyła, nie tylko dziecko, ale żeby rodzice też pomalowali. Udało mi się zachęcić kilku tatusiów i mamusie, które właśnie też wyraziły się artystycznie i powiedziały, że bardzo było to relaksujące. Jakbyś nam opowiedział, co tutaj namalowałeś? Takie akwariowe rzeczy. Chciałam zrobić galaktykę taką inspirowaną znakiem zodiaku Panna. Jakby to jest mój znak, więc chciałam to jakby się tym zainspirować. Jak warsztaty? Jak Ci się podoba? Bardzo, bardzo fajnie. Co najbardziej może? Wszystko, nie umiem wybrać. Wszystko jest tak fajne, że nie da się wybrać. Co tutaj namalowałaś? Takie różne planety, mój znak zodiaku, no i w ogóle taką galaktykę. No i jak dzisiaj spędza tutaj czas? Bardzo miło, bardzo tu jest fajnie ogólnie. Pierwszy raz jestem. Rewelacyjnie, świetna inicjatywa, świetne przygotowanie. Dzieci są zachwycone, więc lepszy Dzień Dziecka chyba nie można sobie wymyślić. W ramach Industriady mamy kilka obiektów w Zabrzu. Czy to pierwszy, a może jakieś kolejne jeszcze przed Państwem? Drugi już byliśmy w sztolni, zwiedzaliśmy sztolnię Luizę. Jak tam się Panu podobało? Bardzo fajnie, zobaczyliśmy urządzenia górnicze stosowane kiedyś, jak i dzisiaj. Poznajemy Śląsk z takiej innej strony, na co dzień tutaj mieszkamy, ale jednak... Więc takie wydarzenia dla nas są bardzo zawsze interesujące i staramy się korzystać. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na najmłodszych mieszkańców Zabrza czekało mnóstwo atrakcji. Jednym z takich miejsc, gdzie na sportowo można było spędzić czas, była Arena Zabrze. Zgania nas non-stop, zbliżają
Bardzo nam się podoba. Nie spodziewaliśmy się, że będzie można wejść na stadion i go zwiedzić. Zwiedziliśmy go najpierw przy pustej murawie, nic się jeszcze nie działo. Później widzieliśmy fragment treningu, później widzieliśmy fragment meczu, łącznie z jedną bramką, więc bardzo nam się podoba. A nie najbardziej na dmuchańcu zależało oczywiście. To była nasza główna motywacja, że to będą dmuchańce, że to będzie malowanie twarzy, że to będą balony i wszystko związane z Dniem Dziecka. Mecz przy okazji, dowiedzieliśmy się później, że będzie i dla każdego coś, nie? Głównie dla dzieci, dla rodziców trochę sportu i trochę wrażeń piłkarskich. Bardzo fajnie. A co robiłeś? Byłem na dmuchańcach, jadłem loda. No fajnie jest. Byłem na meczu. Byliśmy na meczu. Ogólnie zawsze wygrą. Graliśmy piłkarzyki. Dużo jest atrakcji tutaj dla was? No, tak. Miałyśmy trening. Właśnie się na łączkach obok tutaj, na tym dużym boisku. No jak wam się grało? Bardzo dobrze. Oglądaliśmy mecz. No i jak? Dobrze bardzo. Wygrywamy, więc dobrze. Dlaczego warto być dzieckiem? Fajnie jest. Nie trzeba za dużo rzeczy robić. Trzeba się tylko uczyć. Mamy bardzo mało rzeczy do robienia i po prostu ta nauka, tylko tyle. I tego, co jest moim zdaniem fajne. Właśnie dostaję prezenty. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.